Siemano. Mega się jaram, bo to prawdopodobnie jest jeden z najdroższych ptaszników na świecie. Udało mi się wyhaczyć go za fajną cenę. L1 kosztowało mnie 320 zł wraz z wysyłką. L3 chyba kosztowały już 450. Ja kiedyś miałem Celadonię, nie wiem czy pamiętacie. Natomiast ta Celadonia chyba była jakąś wadliwą sztuką. Czemu wadliwą sztuką była ta Celadonia? No, ona przejawiała nietypowe zachowanie. Celadonie to są pająki, które budują gniazda i one siedzą w tych gniazdach. Natomiast Celadonia, którą ja miałem, schodziła sobie na ziemię, kuliła się, aż w końcu robiła to tyle razy, że no, przyzwyczaiłem się do tego i pewnego dnia po pół roku, odkąd ją miałem, znalazłem ją martwą, wiszącą na korku. Ogólnie moja sztuka Celadonii, którą miałem, nie chciała jeść. Nie wiem dlaczego. Dawałem jej żywe, dawałem jej pognieciane, dawałem jej koło gniazda, nic nie działało. Więc no, cóż, coś musiało być tam na rzeczy. I bardzo chciałem odchować takiego pająka. Są to małe pająki, bo sami się zarastają do około 4, jak się nie mylę, centymetrów ciała. No mniej więcej coś takiego, nie? A rozstaw nóg odnóży to tam jest około 6 cm, więc jakby no takie malutkie są, natomiast kolorami to one po prostu, no to jest totalna miasta, nie? Myślę, że to jest Celadonia, bo raczej nie zamawiałem nic innego, a coś jest tutaj ciężkiego. Się okaże po tym, że zamówiłem jakiegoś samca jeszcze, ja o tym nie pamiętam. Naprawdę, ja tyle paczek zamawiam, że ja nie pamiętam nawet teraz. Czekajcie, chcę mi powiedzieć, że chłop to posła, bo patrzcie, tu to tak wygląda, nie? Tu jest korek w środku, ale ja myślę, że to jest po prostu od niej jakby gniazdo. Bo mi się wydaje, że moja Celadonia umarła tylko dlatego, że jak tamten właściciel mi ją dał, to dałem jej nowy domek. A Celadonie są bardzo związane z nowym, ogólnie z swoim domem. Wszystko się opiera właśnie na tym, że one budują takie trapy w tym wszystkim. I tak sobie myślę, czy ona przypadkiem nie dostaje jakiejś depresji? Dobra, zobaczmy. O! Ej nie! Ale chłopie, żeś się wstrzelił! Patrzcie, co dostałem. Dostałem tą małą Linoholotele Megatheleides, o której ostatnio zrobiłem filmik, która se rzekomo umarła. O Boże. Oh my god, ale kurde się cieszę, nie? Ale się cieszę. I zobaczcie jeszcze. Tu jest Typhlaena Celadonia. Dobrze, w takim razie. Oh my god, jest to cudo! Dobra, zobaczmy co tutaj jest, bo to jest zapewne od niej domek. Bo one, tak jak mówię, są bardzo związane ze swoim domkiem. Także odpakujmy sobie. To na pewniaka, tu nic kurde nie może się stać. I mówicie, że ona ma tutaj domek jakiś. Obracam to, wiecie, ale nie widzę tutaj żadnego takiego domku czy coś. Może ja tego po prostu nie widzę. No bo Celadonie tak mają taki domek, nie? No ale inaczej nie miałby po co mi chłop tego dać. Też wydaje się, że to jest świeże. Dopytam się go, ale póki co tu ją wpuszczę. Więc Celadonią. Nie, to będzie po prostu sztos. Dobra, chciałbym coś cienkiego, żeby ją wydobyć. Nie mam takiego, takowego. Czekajcie, mam, skocz. Do takich akcji przyda się miękka, mała pęseta. Hej, maleństwo. O matko. Zobaczcie, zobaczcie, Celadonia. No, widzicie, jakie to jest malutkie, nie?
O, zatrzymała się trochę. Nie, nie, jednak nie. Spróbuję ją gdzieś postawić i zrobić jej sesję. Tak bym ją tylko na to położył. Ona jest taka malutka, że mi jej nie chce nawet telefon łapać. Patrzcie, taki malutki szkrabek. Naprawdę, uwierzcie mi, wyrośnie to na pięknego pająka. Jestem naprawdę mega podjarany. Widać takie dziwne już połyskujące kolorki. No widać, że to Celadonia. A jeszcze przełożymy sobie tego, ogólnie to się nazwa zmieniła, tak się to teraz nazywa, Linoholotele sericata. Linoholotele sericata. Można powiedzieć, że mam tutaj do niej przygotowany pojemniczek, jest git. Także otwórzmy sobie to. Nie, wentylacja nie jest potrzebna, taka duża, natomiast ja to chciałem do Celadonii zrobić, więc tak to jakoś wyszło. Bardzo nie chcę, żeby to mi wybiegło na ręce gdzieś. Wiecie, bo trochę się boję. Zresztą ostatnio widzieliście, co się działo podczas kręcenia tego filmu. On mi jest gdzieś tu u góry cały czas, ten pająk. Widzicie, mała sztuka wcale nie jest taka straszna. Tak widzę, nie za bardzo ona umie po powierzchniach płaskich przechodzić. Co faktycznie tutaj miałem rację. Wygląda, widzicie, jak nasz zwykły polski pajączek. No, natomiast jest to dość bardzo jadowite. Na pewno bardziej niż ptasznik. Super paczka. Nie spodziewałem się gratisa. Panie, dziękuję ci bardzo za Celadonię. Mam nadzieję, że będzie mi długo żyła. Naprawdę, kurde, czekałem na to, nie wiem, może z 2 lata teraz, odkąd tamta mi padła. Naprawdę jestem mega jestem podjarany. Jeszcze nagram wam zakończenie. Chciałem wam powiedzieć jeszcze, że trochę filmików nie będzie, trochę będzie mi się z tym kiepściło. Zawsze były one w środę o 16, sobotę o 16. Natomiast trochę mnie dopadła trauma po moim przegranym meczu. Teraz aktualnie w sobotę, mam trening z moim trenerem, dowiem się, dlaczego przegrałem turniej. I boli mnie to, bo muszę ogarnąć parę sobie prywatnych spraw, które mnie bolą.
i dosłownie nie chce mi się przed komputer siadać. Jest, mam dosłownie doła. Ale żeby was nie dołować, to proszę państwa, koszulka zobowiązuje. Ahegao, proszę państwa, tu widzicie jedno z moich ulubionych anime. Jest to, wiecie, dla mnie taka pożywka do umysłu, taka, że kurczę, się po tym chcę robić, kurde. Chciałem was serdecznie zaprosić na Discorda Mango Zjebawkę. Jest to jeden z największych Discordów anime w Polsce. Panuje tam miła atmosfera, są unikatowe rangi, eventy, można jakieś rzeczy wygrać. Jest tam administrator, który nazywa się Napoleon. On siedzi w gabinecie imperatora. Jest to legendarna administracja, która nie ma na wszystko, tylko ona tam naprawdę jest. Rzetelny, wspaniały człowiek. Dlatego ja, Zoe Gadański, promuję Mango Zjebawkę, także wbijajcie serdecznie, pierwszy link w opisie. Uwierzcie mi, nie zawiedziecie się. To wszystko na dzisiaj. Nara!